Kto wysadził nitki Nord Streamu na dnie Bałtyku? Co grozi Polsce, gdyby taka wersja zdarzeń okazała się prawdziwa? A może ktoś tutaj został kozłem ofiarnym? Na raport z Frontów Ekstra zapraszają Mateusz Piskorski i Tomasz Jankowski. Witamy ponownie. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, zapraszamy do polubiania nas w innych mediach społecznościowych, zapraszamy także do polecenia tego kanału wszędzie tam, gdzie możecie. Tak jak wspomnieliśmy, będziemy dzisiaj mówić o Nord Stream, ale w bardzo konkretnym kontekście, bo ten temat w Polsce jest przemilczany. Donald Tusk użył nawet, chyba próbując zagrać takiego Jacques'a Chiraca, jeżeli ktoś jeszcze pamięta, powinniście siedzieć cicho. No my siedzieć cicho nie będziemy. Nie będziemy siedzieć cicho, tym bardziej, że cała sprawa w taki czy inny sposób dotyczy Polski. Ona już wcześniej dotyczyła Polski, nie miejmy złudzeń. Powtórzmy, polska gospodarka niemal całkowicie zależy od kooperacji z gospodarką niemiecką. Jedną z głównych przyczyn obecnej zadyszki, a niektórzy mówią już głębokiej recesji gospodarki niemieckiej, jest pozbawienie jej surowców, które płynęły między innymi wysadzonym we wrześniu 2022 roku Nord Streamem. Warto też, jak zwykle przy takich okazjach, rozwiać pewne mity na temat Nord Stream, które przedstawiane było przez niektóre siły polityczne w Polsce jako nowy pakt Ribbentrop-Mołotow. Otóż, proszę Państwa, Nord Stream powstał w takiej formie właśnie w efekcie, no ja to tak oceniam, czekam na Wasze komentarze, głupich decyzji kolejnych rządów polskich, które nie chciały się zgodzić na nitkę przez Polskę. Głównie rządu AWS-UW, jeśli ktoś jeszcze o nim pamięta, to taki rząd PiS-u w zasadzie, bo dwóch partii, z których te obecnie dominujące dwie partie się wywodzą. I uwaga, proszę Państwa, czego to nam nie opowiadano w latach 90. na temat gazociągu jamalskiego? Miały tam przechodzić m.in. szpiegowskie światłowody, nawet tak absurdalne teorie się pojawiały, a jeden z polityków, który akurat był mi osobiście znany, jak tylko w roku 2006 wspomniał coś bardzo zdawkowo o tym, że Polska, jeśli nie może zatrzymać, to powinna się przyłączyć do konsorcjum Nord Stream, został od razu zdymisjonowany. Niezależnie od tego, proszę Państwa, sytuacja była taka, że poprzez zależność naszej gospodarki od gospodarki niemieckiej byliśmy, no, w sposób pośredni, ale też zależni właśnie od dostaw tanich surowców do Niemiec. Podsumujmy to, co wydarzyło się na dnie Bałtyku we wrześniu 2022 roku, było aktem terroryzmu przeciwko gospodarce europejskiej, przeciwko kontynentalnej Europie. Pytanie, Mateusz, czy to się tylko wydarzyło, czy to jest jednak konkretna narracja w konkretnym celu? No właśnie, proszę Państwa, zastanówmy się, co nowego wiemy na ten temat. Przypomnijmy, że my dość obszernie przedstawiliśmy tezy znanego amerykańskiego dziennikarza śledczego, Seymoura Hersha, który opublikował swego czasu w roku 2023 bardzo drobiazgowe śledztwo na temat tego, jak mogło i jak najprawdopodobniej wyglądało planowanie i wykonanie tego aktu terroryzmu, nazwijmy to terroryzmem infrastrukturalnym czy terroryzmem gospodarczym. Odsyłamy do tego programu. Teraz jednak pojawiły się pewne publikacje w sposób dość niespodziewany. Publikacje te zatrzęsły właściwie całą klasą polityczną tak zwanego Zachodu, również polską klasą polityczną. Być może słyszeliście Państwo komentarze rozmaite polskich polityków właśnie na fali owej publikacji. Cóż to za publikacja? Otóż na łamach Wall Street Journal ukazał się artykuł autorstwa Bojana Pancewskiego. Kto to jest Bojan Pancewski? W kilku słowach, to były korespondent tej gazety, właśnie Wall Street Journal w Berlinie, autor całego szeregu tekstów o dywersjach rosyjskich w Europie, czyli możemy powiedzieć, że autor reprezentujący dziennikarsko-publicystyczny mainstream. Wtedy, gdy było to modne, pisał całkiem sporo o tajnych akcjach czy ingerencjach w wybory w poszczególnych krajach dokonywanych rzekomo przez Rosję. Sam Wall Street Journal to bardzo wpływowy dziennik należący do News Corp Ruperta Murdocha. Tak, tego magnata medialnego pochodzącego z Australii, ale mieszkającego i działającego w Stanach Zjednoczonych, Ruperta Murdocha, który swego czasu lekko sympatyzował, później się tego wypierał, z Donaldem Trumpem. Do niego przecież należała Fox News i dalej należy, ale od kilku lat uznawany jest za
kogoś bliższego amerykańskim demokratom, czyli tej bardziej globalistycznej stronie amerykańskich sporów politycznych. Co pisze pan Cebski w artykule? Nie będziemy omawiać całości tego bardzo obszernego tekstu. Powiemy tylko o kilku, naszym zdaniem, najciekawszych, najbardziej interesujących wątkach. Pan Cebski twierdzi, że do decyzji o wysadzeniu Nord Streamu na dnie Bałtyku doszło w zadziwiających okolicznościach. Otóż w restauracji czy knajpie po kilku głębszych w stanie nietrzeźwości spotkało się kilku ukraińskich wojskowych i kilku ukraińskich przedsiębiorców. On nie podaje tutaj żadnych nazwisk. I podczas tej opijawy w jednej z ukraińskich restauracji miał pojawić się błyskotliwy pomysł, aby wysadzić właśnie Nord Stream. Ukraińscy przedsiębiorcy, którzy rzekomo podejmowali się tej akcji, wyasygnowali na całą operację około 300 tysięcy dolarów. Podkreślmy, to kwota bardzo mała, jeśli mówimy o tego rodzaju operacjach specjalnych, ale o tym jeszcze za chwilę. Autor nazywa wdzięcznie całą tą inicjatywę partnerstwem publiczno-prywatnym. Z jednej strony mieliśmy bowiem czynnych ukraińskich wojskowych, a z drugiej owych nienazwanych z imienia i nazwiska anonimowych przedsiębiorców. Koszty, jak już wspomniałem, były niewielkie. Biznesmeni te pieniądze wyłożyli. No a dalej mamy odtworzenie tego, co się wydarzyło w roku 2022 w artykule Pancewskiego. Odtworzenie na podstawie danych czy przecieków od niemieckich śledczych, od niemieckich prokuratorów, którzy, przypomnijmy, prowadzą już dłuższy czas, niemal 2 lata, niebawem minie, śledztwo w sprawie wybuchów na Bałtyku. Ci śledczy, ci informatorzy Pancewskiego stwierdzili, że po pierwsze o wszystkim, co się działo wówczas, o całej tej akcji, całej tej operacji miał wiedzieć ówczesny szef sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Walerii Załużny. Miał też o tym wiedzieć sam Zełenski. Zełenski jednak w ostatniej chwili, po tym jak o całej planowanej operacji dowiedzieli się Amerykanie, w tym CIA, pod naciskiem Waszyngtonu wycofał się z jej przeprowadzenia. Miał nawet nakazać Załużnemu, aby ten odwołał swoich dywersantów z Morza Bałtyckiego. Ten jednak przeciwstawił się ówczesnemu prezydentowi i stwierdził, że jest już za późno, a ci ludzie są czymś na kształt torpedy, którą już odpalono i której nie sposób zatrzymać. Dziwne, proszę Państwa. Zwróćmy uwagę, że w przypadku akcji wywiadowczych przeprowadzanych przez wywiady wojskowe, przez profesjonalne struktury, zazwyczaj akcję można odwołać i to w każdej dowolnej chwili. Istnieją specjalne kanały łączności służące przekazaniu takiej decyzji. W tym przypadku Załużny miał powiedzieć, że to już niemożliwe. Załużny, proszę Państwa, cały czas według tekstu w Wall Street Journal kontrolował to, co się działo. A właśnie, co się stało? Otóż jeden z rozmówców Pancewskiego, cytowany w tym artykule, wysoko postawiony niemiecki urzędnik, stwierdza w pewnym momencie, że, zacytuję Państwu, atak na taką skalę to wystarczający powód, aby uruchomić klauzulę NATO o kolektywnej obronie. Lecz nasza infrastruktura krytyczna wysadzona została przez kraj, który wspieramy masowymi dostawami broni i miliardami w gotówce. Głupia sytuacja. Niemiecki urzędnik mówi, że w zasadzie był to akt agresji. Akt agresji na infrastrukturę należącą do państw członkowskich NATO. Ale z drugiej strony akt agresji, jak podkreśla, dokonany przez sojusznika. We wrześniu 2022 roku kilku żołnierzy ukraińskich sił specjalnych, w tym przeszkoleni wcześniej w różnych ośrodkach płetwonurkowie, mieli wypożyczyć w porcie w niemieckim Rostoku jacht Andromeda. Ten niewielki w sumie jacht wyruszył na Bałtyk z 30-letnią kobietą na pokładzie. Ta kobieta miała być tam dla niepoznaki, dla zachowania pozorów, że jest to wyjazd czasowy, rodzinny.
Miała ona być żoną jednego z członków owego rejsu. Czysto rekreacyjny rejs po falach Bałtyku. Ciekawostka i pierwszy polski wątek w tekście Pancewskiego. Otóż proszę Państwa, bezpośrednio wypożyczyła ów jacht polska firma, polska spółka, polska agencja turystyczna, zarejestrowana tutaj u nas i według Pancewskiego od co najmniej 10 lat obsługująca, uwaga, wywiad ukraiński. Czyli spółka przykrywka, spółka wydmuszka, dzięki której zdaniem dziennikarza Wall Street Journal udawało się transferować, a także i brać pieniądze dla różnego rodzaju operacji specjalnych przeprowadzanych przez Ukraińców. Pozwolę sobie na drobną dygresję, gdzie były nasze służby kontrwywiadowcze. Nie wiem, czy Państwo podzielacie moją troskę, ale tego rodzaju sytuacje raczej nie powinny się zdarzać. Andromeda we wrześniu 2022 roku pojawia się kolejny polski wątek w kołobrzeskim porcie. Na członków załogi owego jachtu zwracają uwagę pracownicy portu. Coś im nie pasuje w ich zachowaniu, zresztą czas jest już wojenny, w związku z tym zwracają uwagę na najprawdopodobniej rosyjskojęzycznych pasażerów jachtu cumującego w kołobrzegu. Zwracają oni uwagę odpowiednich służb, kontroluje owych ludzi, owych jachtowiczów Polska Straż Graniczna i uwaga, zdaniem Pancewskiego mieli oni podrobione paszporty państw członkowskich Unii Europejskiej. Legitymują się tymi paszportami, pokazują je polskim pogranicznikom i dalej nie niepokojeni wypływają w dalszą drogę na północ od Kołobrzegu. Kto był na tym jachcie? Według publikacji Wall Street Journal był tam m.in. Władimir Żurawliow. Później zidentyfikowany jako obywatel Ukrainy, który jak się okazało, to też ta kość niezgody między Berlinem a Warszawą, przebywał sobie do niedawna, do 6 lipca tego roku w Pruszkowie. Tak, mieszkał w podwarszawskim Pruszkowie i dopiero 6 lipca po tym, jak władze niemieckie wysłały, już jakiś czas po tym, jak wysłały informacje, że poszukują tego człowieka, Żurawliow opuścił nasz kraj. Opuścił nasz kraj i udał się na Ukrainę. Według artykułu w Wall Street Journal, polskie służby w czasach poprzedniego rządu, w czasach rządu PiS, miały ewidentnie kryć Ukraińców będących sprawcami. Według samego Pancewskiego, używam tutaj bardzo barwnego określenia, Polska służyła jako swoista baza logistyczna dla przeprowadzenia całej tej operacji terrorystycznej. ABW i inne polskie służby odmawiały konsekwentnie udostępnienia w stronie niemieckiej monitoringu z kołobrzeskiego portu, zapisów z kamer, na których widać owych jachtowiczów. Po zmianie władzy w Polsce sytuacja praktycznie się nie zmieniła. W dalszym ciągu mieliśmy obstrukcję i blokowanie działań czy próśb, nieodpowiadanie na prośby kierowane przez niemiecką prokuraturę. ABW już za czasów obecnej władzy w Polsce miała poinformować stronę niemiecką, że nagrania z tego okresu, który interesował śledczych z Berlina, już nie istnieją. Polska prokuratura, która otrzymała informację o tym, że niemieckie organy chcą zatrzymać owego Żurawliowa, mieszkającego, przypomnę, w Pruszkowie, dziwnym trafem stwierdziła, że musi się zwrócić w tej sprawie o opinię do, uwaga, ABW. Takiej procedury nie przewiduje, proszę Państwa, umowa o współpracy prawnej pomiędzy Polską a Niemcami, a już w ogóle funkcjonowanie i standardy funkcjonowania europejskiego obszaru prawnego czegoś takiego nie przewidują. Wprawdzie polska prokuratura wskazywała później, że Niemcom nie bardzo chciało się łapać Żurawliowa i innych Ukraińców zamieszanych według Niemców w wysadzenie Nord Streamu, bo nie wystosowały europejskiego nakazu aresztowania wobec tych osób. Niemniej jednak zdaniem amerykańskiego
autora Wall Street Journal, zachowanie polskich władz budziło poważne wątpliwości, a właściwie wskazywało na to, że Polska kryła rzeczywistych sprawców. Proszę Państwa, kilka dni po ataku w październiku, na początku października 2022 roku, niemiecki wywiad zagraniczny otrzymał, zdaniem Pancewskiego, od CIA kolejne wskazanie na sprawstwo ukraińskie już kilka dni po wysadzeniu Nord Streamu. Tak naprawdę Amerykanie nie przekazali własnych materiałów, lecz materiały służby partnerskiej holenderskiego wywiadu wojskowego MIVD. Zdaniem Pancewskiego Holendrzy mają dość dobre rozeznanie w tym, co dzieje się na Ukrainie i w ogóle na obszarze postradzieckim, co najmniej od czasów katastrofy malezyjskiego Boeinga w roku 2014. W tym materiale otrzymanym od Holendrów, Niemcy mogli przeczytać m.in. dokładny opis całego ataku i jego planowania, informacje o rodzaju użytej łodzi, czy może nawet konkretne dane owego jachtu Andromeda i przebieg rejsu Andromedy po Bałtyku. Amerykanie najprawdopodobniej, wskazując w tak bezpośredni sposób zaraz po całym wydarzeniu na sprawców ukraińskich, próbowali odwrócić uwagę od siebie. Zaraz jeszcze będziemy rozważać ten całkiem prawdopodobny wątek, ale na pewno wiele wskazuje, że służby amerykańskie od samego początku nie grały uczciwie i przejrzyście ze swoimi europejskimi partnerami, przede wszystkim z Niemcami. Najprawdopodobniej Waszyngton suflował niejednokrotnie fałszywe tropy niemieckim śledczym. Jednocześnie mamy sytuację, w której władze polskie w taki czy inny sposób, świadomie bądź nie, również owe fałszywe tropy wzmacniają. Przynajmniej poprzez to, że nie pozwalają na zatrzymanie człowieka podejrzewanego przez Amerykanów przecież również o dokonanie całego zamachu i przesłuchanie go. Tu można postawić tezę, że być może gdyby Żurawlew został przesłuchany przez niemieckich śledczych, okazałoby się, że to wcale nie on i jego ukraińscy koledzy stali za zamachem na Bałtyku. Jakie reperkusje wywołał ten tekst? O polskich nie będziemy Państwu mówić, bo pewnie widzieliście wypowiedzi premiera, wypowiedzi poszczególnych członków naszego rządu, oczywiście odrzucające i negujące wszelką polską odpowiedzialność czy współodpowiedzialność za ten akt terroryzmu. Ale 20 sierpnia ukazał się kolejny tekst Wall Street Journal, tego samego autora, Bojana Pancewskiego, w którym właściwie wprost pada pewne bardzo interesujące zdanie. Zacytuję je. Niektórzy niemieccy śledczy i politycy twierdzą, że polskie władze świadomie próbowały utrudniać postępowanie, twierdzi Pancewski. A dalej pisze, że na samym początku lipca, dokładnie 2 lipca w Warszawie, gdy odbywało się spotkanie, wspólne posiedzenie rządu polskiego i niemieckiego w ramach takiego pewnego resetu naszych relacji w ostatnich miesiącach, pewien, cytuję, wysoko postawiony urzędnik polski powiedział prywatnie swojemu niemieckiemu rozmówcy, że potencjalnym podejrzanym o zniszczenie rurociągów trzeba by wręczyć medale, a nie próbować ich aresztować. Tak twierdzą źródła Pancewskiego, źródła najprawdopodobniej niemieckie. 19 sierpnia, kilka dni po publikacji, pierwszej publikacji Wall Street Journal, rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow stwierdził. Nie ma też wątpliwości, mówił Ławrow, że za wybuchami na gazociągu północnym, w wyniku których Europa została bez rosyjskiego paliwa i trwałych podstaw rozwoju gospodarczego, stoi Waszyngton. Dla nas sytuacja jest całkiem jasna. Jakby się nie wykręcali, prawda jest widoczna i znana wszystkim obiektywnym i nieuprzedzonym obserwatorom. Tyle minister Ławrow. Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej w dalszym ciągu, przypomnę tylko, prowadzi śledztwo w sprawie aktu terroryzmu międzynarodowego, za który uznaje wysadzenie Nord Stream.
Tymczasem w lutym 2024 roku dwa inne kraje zainteresowane żywotnie i ze względów geograficznych, i ze względów gospodarczych w odnalezieniu osób winnych i odpowiedzialnych za wysadzenie Nord Stream nagle umarzają śledztwa. Chodzi tu o Danię i Szwecję. Państwa, jeśli chodzi o ich politykę zagraniczną i obronną, ściśle współpracujące, a niektórzy twierdzą podporządkowane Anglosasom i Waszyngtonowi. W decyzjach o umorzeniu śledztwa oczywiście pada sakramentalne sformułowanie o braku możliwości wykrycia sprawców. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rosji, ale także wśród wielu komentatorów, ekspertów, publicystów pada w ostatnich dniach stwierdzenie, że być może niebawem to samo zrobią Niemcy. Stwierdzą, że nie mogą przesłuchać Żurawliowa, któremu Polska pozwoliła na opuszczenie swojego terytorium i dzięki temu będą mogli najzwyczajniej w świecie zamknąć całe śledztwo. Mimo że, jak również okazało się po publikacji Wall Street Journal, władze niemieckie miały być rzekomo w stałym kontakcie z władzami rosyjskimi w ramach owego śledztwa. Rzecznik niemieckiego MSZ Sebastian Fischer stwierdził, że oprócz tego kontaktu strona niemiecka przekazuje te informacje, które może bez ryzyka dla śledztwa stronie rosyjskiej. Jak dalej potoczą się losy śledztwa? Czy w ogóle to śledztwo będzie w jakikolwiek sposób kontynuowane? I kto zostanie kozłem ofiarnym? Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Lepera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Mateusz, sprawa ma bardzo poważne konsekwencje, właściwie te publikacje mają bardzo poważne konsekwencje, także dla współpracy Ukrainy z, no nie zawaham się tego powiedzieć, Europą, bo Niemcy już wstrzymali pewne dostawy. Pytani o to, czy ma to związek z napaścią Ukraińców na obwód kurski, mówią, że nie, czyli nie sugerują z czym, no ale jednocześnie my zostaliśmy, tak jak mamy w tytule, takim trochę kozem ofiarnym, co ma zresztą wielorakie konsekwencje i, no, proszę Państwa, no, zastanówmy się, tak? Znaczy, polskie władze, usprawiedliwiając tego rodzaju akt terrorystyczny, wychodzą na świecie jako władze państwa, które dopuszcza jak najbardziej takie działanie, jeżeli tylko uzna, że to jest w ich interesie. Ale co ciekawe i co chciałem zauważyć i zapytać, czy się ze mną zgodzisz, najbardziej propolską wypowiedź w tym wszystkim ma tutaj minister Ławrow, który wręcz ściąga z nas tą odpowiedzialność i mówi, że cokolwiek by nie mówili, to Amerykanie. Paradoks, proszę Państwa, generalnie tak, strona rosyjska, która wyraźnie wskazuje na Waszyngton i trzyma się tej wersji, pokazując, że ta wersja przedstawiona przez Wall Street Journal jest kompletnie absurdalna, z czym należy się zgodzić w pewnych punktach przynajmniej. Petr Pavel, całkiem niedawno prezydent Czech, też idzie już tą retoryką i mówi, że być może wysadzili Ukraińcy, ale to dobrze, że wysadzili. Więc mamy coraz częściej sytuację, w której różne kraje, które de facto ucierpiały wskutek tego, co się wydarzyło, bo ucierpieliśmy, w sensie gospodarczym przynajmniej, teraz cierpimy jeszcze w sensie wizerunkowym, jako kraj współpracujący z państwem terrorystycznym, bo tak niektórzy zaczynają określać Ukrainę, opierając się na publikacji Wall Street Journal. No i cóż, też próbujemy to usprawiedliwiać. W zasadzie nie ma jakichś głosów oburzenia ze strony polskiej, że to jest rzeczywiście akt terroryzmu, że trzeba przeprowadzić śledztwo. Konsensus jest. Jak ktoś oglądał media głównego nurtu przez ostatnie dni, to jest, proszę Państwa, konsensus, niemalże radość. I to i Platformy, i PiSu, i tych wszystkich innych pomniejszych formacji, które udają opozycyjne wobec rządu. Ale natomiast najważniejszy jeszcze, jeśli pozwolisz, wniosek z tego, proszę Państwa. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jak lekko Waszyngton, jak lekko Anglosasi w poszukiwaniu kozła ofiarnego wskazują akurat na Kijów i zaraz w drugiej kolejności na Warszawę. I to właśnie chciałem to powiedzieć, tylko nawet jeszcze trochę rozwinąć, że my jesteśmy, proszę Państwa, stawiani trochę w sytuacji bezalternatywnej teraz, bo stajemy się krajem,
tej retoryce najbardziej zaangażowanym z krajów NATO we wsparcie Ukrainy. Mówię oczywiście o tym wsparciu werbalnym, o wsparciu geopolitycznym, powiedzmy. W tym momencie, jeżeli my się rzeczywiście zapisujemy, że tak powiem, do partii, która dokonuje tego rodzaju zamachów, no to gdyby rzeczywiście dzisiaj, pomyślmy, proszę Państwa, kolektywny Zachód potrzebował posłać jeszcze jakiś kolejny naród do umierania za interesy Anglosasów, to który naród by to był? Dlatego przypominajmy, ile tylko można, szczerą, wspaniałą wypowiedź w mediach społecznościowych obecnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który tuż po tym zamachu wyraźnie wskazał na sprawstwo Waszyngtonu. No, być może to jest właśnie też źródło wiedzy Siergieja Ławrowa. No właśnie. Trudno to wytłumaczyć. Pamiętajmy słowa Sikorskiego i jeszcze raz, gdybyśmy mieli, oczywiście nie mamy żadnych danych niejawnych, zresztą w tej sprawie, jak w wielu tego typu sprawach, żadne dane nie są publikowane. No, opinia publiczna nie wie, proszę Państwa, nie zna przyczyn i sprawców tego, że w Europie, na naszym kontynencie, pogrążamy się w coraz większym kryzysie gospodarczym. To jest fakt. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na to, że porównajcie sobie, jest na stronie myślpolska.info w całości opublikowany tekst Seymour Hersha z roku 2023. I możecie pewnie też sięgnąć po tekst, wprawdzie nie wiem, czy on został w całości po polsku opublikowany, zrelacjonowaliśmy go pokrótce, ale też inne media relacjonowały tekst Wall Street Journal. Jak dla mnie, laika, skłonny jestem raczej dać wiarę doświadczonemu amerykańskiemu też dziennikarzowi śledczemu Seymourowi Hershowi. Za tym wszystkim stoi ten, kto najwięcej skorzystał. A kto skorzystał, to już pewnie sami Państwo doskonale wiecie. Czyli Polacy są tutaj, znaczy Polacy właściwie, polskie rządy są takimi, jest taki dowcip o pewnej substancji, która przykleja się do statku i cieszy się, że płyniemy. To wszystko, jeśli chodzi o raport Frontów Ekstra. Czekamy na Państwa komentarze. Na dzisiaj żegnają się Mateusz Piskorski. Dziękuję bardzo. I Tomasz Jankowski. Do zobaczenia.